Tytuł wykładu to jest już wykład czwarty, więc też się tym bardziej cieszę, że wytrzymaliście trzy wykłady, trzy godziny. To już sporo było powiedziane. Jak słuchałem braci, to się zastanawiałem, czy nie będzie tak, że już nie zostanie w ogóle żadnego wersetu, który nie był przeczytany, a którym się chciałem z wami podzielić. I na szczęście kilka zostało takich wersetów. Tytuł wykładu to jest Uczestnik czy odbiorca? Czyli o tym, dlaczego dobrze jest uwielbiać Boga wspólnie w zgromadzeniu. I dlaczego taki tytuł, dlaczego się chciałbym tym dzielić? Jednym z powodów jest to, że jak ostatnio chciałem policzyć, już prawie 25 lat w kościele służę w tak zwanej służbie uwielbienia, czyli albo prowadzę tutaj zespół, albo gram. Kawał czasu i w sumie dobrze, żeby się zastanowić, czy to dobrze, że to robię, czy to jest miejsce, w którym powinienem być i czy, dlaczego właśnie dobrze jest to robić w kościele, dlaczego dobrze jest to robić razem z braćmi i siostrami. I my jak spotykamy się na próbie, to prawie zawsze mówimy i o to się modlimy, że gdy tu stoimy z przodu, to żeby to nie było granie i śpiewanie, tylko żeby to była służba, którą będziemy oddawali Bogu chwałę, ale przede wszystkim będziemy pomagać kościołowi przychodzić i wspólnie uwielbiać Boga. I to jest właśnie nasze zadanie. Więc wierzę w to, że to jest dobrze wspólnie oddawać Bogu chwałę. I o tym właśnie będzie ten wykład. I niektórzy, może jak przeczytali ten tytuł, to sobie przypisali różne odpowiedzi, pomyśleli o różnych przyczynach, niekoniecznie właściwych, ale na przykład, jak ja o tym myślę, to wydaje się, że jak zadamy takie pytanie, dlaczego dobrze jest uwielbiać Boga wspólnie, to ktoś może pomyśleć, dlatego, że w tym kościele, nie mówię o naszym kościele, mówię o jakimś kościele, jest dobry zespół. A jest dobrze uwielbiać wspólnie, bo tu jest zespół. Będziemy razem śpiewać. Alleluja! Okay? Albo, bo tam jest taki wokalista, którego lubię słuchać. I to jest dobrze tam być. Ja tam bardzo lubię być, bo on tak ładnie śpiewa. Albo w tym kościele, jak Patryk mówił, grają tylko pielgrzyma. Ja tam będę uwielbiał Boga. Ja nie potrafię tych nowych pieśni śpiewać. Albo ja nie potrafię śpiewać pielgrzyma, ja będę tylko te nowe pieśni śpiewać. I dlatego jest dobrze uwielbiać Boga w tym kościele. Albo dlatego, że w tym kościele czuć moc. Jak ja tu przychodzę, to ja czuję, że oni mają moc na tej scenie. To jest kościół, który ma moc. I to mogą być powody, dla których my zaczynamy myśleć o tym, że dobrze jest uwielbiać Boga. Ale czy to są właściwe powody? Jak już było wiele dzisiaj mówione ten temat, to muzyka wpływa na nasze emocje, więc niektóre z tych przeze mnie wymienionych powodów mogą właśnie być powodowane przez nasze emocje. Tak jak też Tomek mówił, niektórzy mogą myśleć, że uwielbienie to jest część liturgii, więc w liturgii się uczestniczy, jest się po prostu biernym odbiorcą, a nie jest się aktywnym. Przychodzimy skorzystać. Ale co o tym mówi Słowo Boże? I dzisiaj mieliśmy bardzo wiele fragmentów z psalmów, i akurat to zgadłem, że tak będzie, więc tylko jeden fragment z psalmu będę czytał. I to ten ostatni psalm, 150. Kawałek tylko wersetu, nie będziemy całego psalmu czytali. Tam jest napisane tak. Alleluja, chwalcie Boga w Jego świątyni. Więc dlaczego jest dobrze śpiewać wspólnie w zgromadzeniu, uwielbiać Boga? Dlatego, że Biblia nas do tego zachęca. I wiecie, nie wiem, czy wam się tak zdarza, mi się to zdarzało wielokrotnie, że kiedy czytałem psalmy, to traktowałem je jako modlitwę albo jako słowo napisane przez człowieka do człowieka. Czyli, że psalmista mówi, chwalcie Boga w Jego świątyni. No bo co ma powiedzieć? Stoi z przodu, to mówi, chwalcie Boga w świątyni. No, nie ma innej opcji, nie? Jak ma innych zachęcić? Ale wiecie, to jest... Psalmy są częścią Biblii, tak? Mówimy, że Biblia to jest Słowo Boże i to jest prawda. To jest Słowo, które przyszło od Boga do ludzi i przez ludzi zostało spisane. Więc jeżeli potraktujemy psalmy, a myślę, że tak powinniśmy, jako Słowo Boże, to możemy powiedzieć, że nie psalm, nie psalmista mówi, ale Biblia mówi, chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie Boga w Jego świątyni. A na początku zagadkowe słowo Alleluja. Ile razy powiedzieliśmy Alleluja? Dzisiaj nie wiem, nie liczyłem. Może ktoś liczył. Ale możemy bardzo prosto policzyć, ile razy w Biblii jest to słowo użyte. Alleluja, czyli słowo, które z hebrajskiego oznacza chwalcie Jahwe. Hallelu, chwalcie Jah. To jest skrót od imienia Boga Jahwe. Ten skrót jest używany z częścią imienia, na przykład Izajasz, Jeszajach.
Jahwe jest zbawieniem, albo częścią imienia Jeremiasz. Jirmejahu. Jahwe jest wywyższony, czyli hallelujah, chwalcie Jahwe. Czyli jak czytamy Psalm 150, on się zaczyna halleluja, chwalcie Boga w Jego świątyni, to on się zaczyna tak naprawdę chwalcie Jahwe, chwalcie Boga w Jego świątyni. Podwójne na zachęta do oddawania Bogu chwały. I słowo halleluja, zrobimy krótką sondę, to mi Basia podpowiedziała, żeby zrobić coś, co was zaangażuje, żebyśmy nie zasnęli. To teraz tak, jak myślicie, w ilu księgach całej Biblii jest użyte słowo halleluja? Kto uważa, że to jest użyte w 20 lub więcej księgach? 20 lub więcej. Okej. Okay. Kto uważa, że w 10 lub więcej? Kto uważa, że w dwóch? Okej. Okay. Ci, co powiedzieli, że w dwóch, to zgadli. Ja szukałem i znalazłem, że to jest w psalmach i w objawieniu. Gabriel mówi, że 24 razy, ja znalazłem 26. 4 razy w nowym, dokładnie, tak jest. Tak. I dopiero w psalmach to słowo jest pierwszy raz użyte, w 104 psalmie. Być może jakaś odmiana inna jest wcześniej, ale w psalmach jest używana wielokrotnie. A najciekawsze jest to, że w Nowym Testamencie tylko w objawieniu to słowo jest użyte i to w jednym rozdziale objawienia. I tutaj jest odnośnik, to jest 19 rozdział Księgi Objawienia, to jest opis wesela baranka i tam jest kilka wersetów. Pierwszy, trzeci, czwarty i szósty. I tam jest napisane, ja przeczytam te wersety pominę te, w których to słowo nie jest użyte. Więc tam jest napisane tak. Potem doszło mnie z nieba wyraźne wołanie. Przypominało odgłos ogromnego tłumu. Usłyszałem słowa Alleluja, czyli przypomnę, chwalcie Jahwe. Zbawienie, chwała i moc należy do naszego Boga. Następnie usłyszałem Alleluja, czyli chwalcie Jahwe. Jej dym unosił się na wieki. Wówczas 24 starszych upadło w pokłonie. Podobnie 4 istoty pokłoniły się Bogu, który siedzi na tronie. Usłyszałem Amen, Alleluja, czyli chwalcie Jahwe. Wtedy doszedł mi głos, jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem Alleluja, czyli chwalcie Jahwe. Pan nasz Wszechmogący, Bóg objął panowanie. Fragment, który zachęca do oddawania Bogu chwały w niebie, o tym będę mówił też za chwilę, ale on zachęca oddawania Bogu chwały Bogu Jahwe, Bogu Ojcu, Stwórcy. Bogu, który objawił się Mojżeszowi i wierzę w to, że znacie te fragmenty ze Starego Testamentu, gdzie jest mowa o Bogu Jahwe. Czyli Alleluja, chwalcie Boga w Jego świątyni. Słowo Boże nas do tego zachęca, żeby uwielbiać Go w Jego w świątyni. To było za czasów, kiedy świątynia istniała. My dzisiaj mamy Kościół. Ono nas zachęca, żebyśmy oddawali Bogu chwałę w naszej społeczności. I ktoś mógłby zastanowić się, jakie inne miejsca, fragmenty Słowa Bożego zachęcają nas do oddawania chwały Bogu. Kilka tylko ze Starego Testamentu, bardzo znanych. To jest 2 Samuela, 6 rozdział, 5 werset, bardzo znany fragment, który opisuje to, jak Dawid się radował w momencie, kiedy skrzynia przymierza zdążała do Jerozolimy i tam jest napisane, a Dawid oraz cały lud Izraela tańczyli i grali przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drewna, na cytrach i na harfach, na bębenkach, na kołatkach i cymbałach. Dawid się radował, dlatego że sprowadzali skrzynię do Jerozolimy. Radował się, tańczył i grał. I ten taniec, też mieliśmy dzisiaj krótką taką rozmowę, czy taniec to jest główny sposób oddawania Bogu chwały. On oddawał, to nie taniec nakręcał Dawida, żeby oddawać Bogu chwałę. To on tak naprawdę radość i chwała, którą Dawid chciał wyrazić, powodował, że on zaczynał tańczyć. To było w drugą stronę. To nie było nakręcanie tańcem, tylko taniec objawiał się w tej radości. Tu czytamy o tych różnych instrumentach, o których Patryk już wspominał, o różnych cytrach, harfach, bębenkach, kołatkach, cymbałach. Czyli instrumenty muzyczne w oddawaniu Bogu chwały miały swoje miejsce w czasach Dawida. On, później czytamy, to jest podobny kontekst też związany ze skrzynią przymierza w Kronik, 15 rozdziale, 15 wersecie czytamy. Wydaje mi się, że już dzisiaj to być może było cytowane. W związku z tym, tak jak przykazał Mojżesz i według słowa Pana, potomkowie Lewitów włożyli sobie skrzynię Bożą na drążkach na ramiona. Czyli potomkowie Lewitów nieśli skrzynię, nie tylko grali, o czym będzie za chwilę, że
ich służbą było granie, ale Dawid zaś powiedział książętom Lewitów, aby ustawili sobie swoich braci śpiewaków i aby ci radośnie śpiewali przy wtórze instrumentów muzycznych, lutni, cytr i cymbałów, czyli te same instrumenty, o których czytamy w Samuela. W ten sposób cały Izrael przeniósł skrzynię przymierza z Panem. Działo się to przy radosnych okrzykach, przy dźwiękach rogu, trąb i cymbałów, przy głośnej grze na lutniach i cytrach. A gdy skrzynię przymierza z Panem wnoszono do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała w dół przez okno, zobaczyła króla Dawida radosnego i tańczącego. Wielka radość przed Panem, która się objawiała się tym, że ludzie do tego wyznaczeni, czyli lewici, grali i śpiewali, pomagali ludowi Bożemu oddawać chwałę. Co jest ważne, to tych lewitów do służby przed Bogiem w formie uwielbienia muzycznego, takiego jak jest tu przedstawione, to wyznaczył wcześniej Dawid, a może później tak naprawdę, bo to jest w kolejnych rozdziałach Księgi Kronik. Ale oni nie byli tylko do tego przeznaczeni. Tak jak czytaliśmy w tym miejscu, oni też nieśli skrzynie, oni też musieli przygotować chleby, oni musieli przenosić przybytek, więc oni mieli różne zajęcia. Jednym z tych zajęć było to, że oddawali Bogu chwałę i to było na przykład dobrze opisane w 1 Kronik 25 rozdziale. Jest napisane, że następnie Dawid wraz z dowódcami wojska wydzielił do służby synów Asafa, Hemana, Jodutyna, którzy mieli prorokować przy cytrach, lutniach i cymbałach. Wszyscy oni pod nadzorem swoich ojców służyli w świątyni Pana śpiewem, grą na cymbałach, lutniach i cytrach, natomiast Asaf, Jodutyn i Heman podlegali samemu królowi. Ich liczba wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, wszystkimi biegłymi w swych zadaniach, wynosiła 288. Wielka liczba, ogromny chór, który był do tego tylko przeznaczony, aby oddawać Bogu chwałę w świątyni. Czyli ludzie, których głównym zadaniem było wielbienie Boga. I jeszcze jeden fragment, to już z czasów króla Salomona. Ten fragment akurat Patryk czytał, ja tylko kawałek przypomnę. Tu jest napisane, że gdy kapłani wchodzili z miejsca świętego, wszyscy obecni tam kapłani poświęcili się bez względu na przynależność do grupy, wszyscy śpiewacy i tak dalej, i tak dalej. I tu było o tym, że oni grają i na koniec czytamy w dalszej części, że kiedy więc zadali w trąby, zagrali na cymbałach i na instrumentach do wtóru pieśni, wielbiąc Pana za to, że jest dobry i że Jego łaska trwa na wieki, świątynia Pana napełniła się obłokiem. Z powodu tego obłoku chwała Pana, który spełnił, z powodu tego obłoku chwały Pana, który napełnił świątynię, kapłani nie mogli tam ustać ani pełnić służby. Piękny opis tego, jak przychodzi chwała Pana i wtedy ludzie nie mogą ustać. I jak sobie myślę o tym, dlaczego warto jest oddawać Bogu chwałę w zgromadzeniu, to ja bym chciał widzieć, jak chwała Pana przychodzi do nas. Ale być może to jest czasami na wyrost. Czasami, kiedy my nie jest, oni byli gotowi. Zauważcie, że tam wcześniej dlatego podkreśliłem, że to byli ludzie, którzy byli przeznaczeni do tego, aby grać, aby śpiewać, ćwiczeni w tym. To było ich główne zadanie. Nic nie robili więcej, tylko to ćwiczyli po to, żeby oddawać Bogu chwałę. Kiedy robili to, do czego byli przeznaczeni, chwała Pana przychodziła w tej społeczności, ta Jego obecność pojawiała się w świątyni. I teraz zadam pytanie, bo chcielibyśmy, tak widziałem, że chcielibyśmy, żeby chwała Pana przychodziła tak, jak to było w świątyni Salomona, tak jak to lewici, którzy byli przeznaczeni do służby w świątyni, służyli i grali. Ale czy byśmy chcieli składać ofiary przebłagalne za nasze grzechy? Czy chcielibyśmy spełniać inne wymagania zakonu, żeby mieć zbawienie? Tego byśmy nie chcieli. Często mówimy, że żyjemy pod łaską, a nie pod zakonem. I tak myślę, że czasami próbujemy czytać Stary Testament w takim kontekście, żeby nauczyć się, jak tam było oddawana Bogu chwała i to jest bardzo dobre, ale nie możemy tego kopiować, bo to był opis służby na tamten czas, służby w świątyni, którą wyznaczył Dawid. I dlaczego, na jakiej podstawie mogę tak twierdzić? Bo oczywiście na podstawie tego, że my jesteśmy zbawieni przez łaskę, bez uczynków. O Boże, to dar. Ale też dlatego, że Jezus, i to też mówił o tym wczoraj Tomek, cytując fragment Hebrajczyków, dokładnie przed tym, który tutaj mam wyświetlony.
Ten fragment mówi o Jezusie, tu jest napisane, o ile kapłani według porządku Lewiego obejmowali urząd bez towarzyszącej temu przysięgi, o tyle on objął urząd potwierdzony przysięgą tego, który mu oświadczył. Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki. Widać więc, o ile lepszego przymierza Jezus jest poręczycielem. Nie ma już służby kapłańskiej, nie ma lewitów. Jezus objął urząd potwierdzony przysięgą tego, który mu oświadczył. Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki. Więc tak jak mówimy o tym, że służba, że nie musimy składać ofiar, bo Jezus przyszedł, umarł za nasze grzechy, obmył nas, oczyścił. Tak samo służba kapłańska została przejęta też przez Jezusa. I to jest coś, co było w Starym Testamencie, z czego powinniśmy się uczyć, bo bierzemy przykład z tego, w jaki sposób były zbudowany przybytek, uczymy się z tego różnych pożytecznych rzeczy, uczymy się też z tego, jak były składane ofiary, jakie rodzaje ofiar były przykazane, ale tych ofiar nie składamy dokładnie w tej formie. I tak samo to wygląda ze służbą kapłanów, lewitów w Starym Testamencie. Powinniśmy się z tego uczyć, jak oni podchodzili do tego, ale nie powinniśmy tego stawiać za nasz szablon, według którego powinniśmy postępować w Kościele. Więc może w Nowym Testamencie jest wzór, z którego powinniśmy skorzystać i myślę, że tak jest. Tomek dzisiaj i Patryk cytowali fragmenty z Ewangelii Jana, więc ja to pominę już. Ale zadam jeszcze pytanie. Jak wielu z was chciało być podobnym do Jezusa? O, kilka osób jest. To tego się spodziewałem akurat. Ja też jak sobie to pytanie, takie pytanie sobie czasami zadaję, nie wiem. To jest dobre pytanie, żeby sobie zrobić jakiś pewien takie odświeżenie, żeby zadać sobie pytanie, ilu procentach jestem podobny do Jezusa, albo czy w tym temacie jestem podobny, albo czy w tym temacie coś Jezus pokazał nam, jak powinniśmy żyć. I jak mamy Wieczerzy Pańską, to czytamy różne fragmenty i dochodzimy, i nigdy nie, albo może ja nie pamiętam, nie dochodzimy do fragmentu, który kończył to wydarzenie. Bo potem jak Jezus mówił, że już nie będzie pił z tego owocu, aż spotka się z uczniami w niebie, to w Mateusza 26 rozdziale 30 wersecie czytamy, a po odśpiewaniu hymnu ruszyli w stronę Góry Oliwnej. Czyli na początku mieli wieczerzę, a potem odśpiewali hymn. Ja nie mówię, że tu mamy taką liturgię stworzyć, że zawsze będziemy śpiewali hymn po wieczerzy. Ale to pokazuje, że Jezus z uczniami śpiewali hymny. Więc to nie było tak, że my sobie wymyśliliśmy w Kościele, że śpiewamy, bo też Jezus śpiewał hymny. Pewnie to mogło wynikać też z jakiejś rutyny, którą mieli, kiedy spożywali wieczerze. Że później na końcu był śpiewany hymn. Ale też nie było tak, że Jezus, podobnie jak to zrobił przy zrywaniu kłosów, w sabat powiedział, że nic złego się nie stało, że zrywamy kłosy, to mógł tu powiedzieć, nie będziemy śpiewali hymnu, bo to coś złego jest. Po prostu zaśpiewał ten hymn, więc to znaczy, że to miało jakąś wartość. Bo Jezus nie robił rzeczy, które nie były bez sensu, które nie miały wartości. I tutaj kilka wersetów, które już były dzisiaj czytane. Nie będę ich drugi raz odczytywać. Chciałem tylko, żebyście zwrócili uwagę na to, Patryk to powiedział, że zbyt wiele fragmentów w Nowym Testamencie na temat śpiewu, grania nie znajdziemy. Ale to, co mnie zastanawia w wersecie z Efezjan, w 18 wersecie czytamy, że powinniśmy dbać o to, aby Duch mógł nas stale napełniać. I mieliśmy niedawno święto zesłania Ducha Świętego, święto Pięćdziesiątnicy. To w środę się też modliliśmy o to, żeby Duch nas napełniał. I się, nie wiem jak wy, ale ja się często zastanawiam, co jeszcze więcej mogę zrobić, niż się pomodlić. Nie? I jak czytamy ten fragment, aby Duch nas napełniał, w związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i napełniając natchnionych pieśni z całego serca, grajcie i śpiewajcie Panu. Wow, mamy w sumie instrukcję. Mamy instrukcję, co trzeba zrobić. Poza tym, że mamy się modlić, to mamy między innymi z całego serca grać i śpiewać. I zadam wam pytanie, ilu z was, nie będąc tu w Kościele, gra i śpiewa Bogu na chwałę? Parę osób jest. A ci, którzy nie podnieśli ręki, to gdzie to mogą robić?
w kościele. Po to jest kościół, żebyśmy mogli grać i śpiewać Bogu razem. Nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś nie potrafi. Ja się nad tym zastanawiałem, czy jakbym nie grał na instrumencie, to byłoby jakiekolwiek inne miejsce, gdzie bym sam zaczął śpiewać Panu. To nie byłoby takie proste. Jeszcze ciekawa rzecz, tutaj macie wyświetlony ostatni fragment, to jest z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział. Fragment, który zazwyczaj jest czytany w kontekście tego, jaki ma być porządek nabożeństwa. I tu w tym kontekście to jest napisane tak. Tak Paweł tak napisał w swoim liście. Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeżeli są tu osoby, które są gotowe usłużyć psalmem, psalmy, tak jak mówił Patryk, 53, jak dobrze zapamiętałem, to były pieśni. Więc rozumiem, że ten fragment nas między innymi też do tego zachęca, albo mówi o tym, że w kościele jest miejsce na to, żeby usłużyć pieśnią, usłużyć psalmem. Jest porządek nabożeństwa, jeżeli wcześniej jest ustalone, ktoś może zagrać. I to nie jest bez powodu. Często się u nas w zborze zdarza, że ktoś przed kazaniem albo po prostu na początku nabożeństwa służy psalmem, służy pieśnią. Tak do tego nas zachęca Słowo Boże, że na to w kościele powinno być miejsce. Więc mówiłem teraz, dlaczego albo gdzie w Starym Testamencie czytamy o tym, żeby wspólnie Bogu oddawać chwałę. Mówiłem, jakie my możemy mieć z tego korzyści, jeżeli byśmy tych korzyści szukali. Możemy w ten sposób prosić, tak jak to było w Efezjan, jeżeli chcemy, żeby Duch nas napełniał, to powinniśmy śpiewać i grać Bogu. Ale czy poza nami ktoś może mieć z tego korzyść? Z tego, że my będziemy wspólnie w zgromadzeniu oddawali Bogu chwałę. Opowiem krótką historię. Może ją znacie. To jest historia, którą opisywał David Wilkerson w swojej książce. A historia dotyczy czasów jego dzieciństwa. Kiedy on był dzieckiem, to do jego zboru przyjechał... David Wilkerson miał tatę pastora i dziadka pastora, więc taki fajna rodzina. Więc kiedy on się wychowywał w zborze, w którym... David, kiedy się wychowywał w zborze, w którym jego tato był pastorem, dość, można powiedzieć, takim konserwatywnym, to wtedy przyjechał bardziej charyzmatyczny dziadek i mógł w tym momencie głosić słowo, prowadzić nabożeństwo. I od iluś lat w tym zborze oni byli w jednym miejscu i wkoło, to była dzielnica biznesowa, mało osób wiedziało o tym, że to jest kościół zielonoświątkowy. Oni się trochę kryli z tym, nie? Nie było wiadomo o tym. I wtedy jak przyjechał ten dziadek, czyli pastor senior, poprosił, zapytał w danym zborze, kto tu jest starszym zboru. I parę osób stało, podniosło rękę i powiedział, to bracia, otwórzcie teraz okna i drzwi. Zrobił się przeciąg, otworzyli okna, a wtedy do grupy uwielbieniowej powiedział, to teraz zacznijcie grać, a my w kościele będziemy uwielbiać. I oni uwielbiali Boga głośno śpiewając. Po nabożeństwie, kiedy ojciec Davida Wilkersona poszedł do banku, w którym pracował jeden z ich sąsiadów tego kościoła i widział, że ten pracownik banku na niego spogląda, on próbował go ominąć, ale ten pracownik go zaprosił i mówi, pastorze, w końcu wiemy, że tutaj w tej dzielnicy jest kościół. Wiemy, co to znaczy uwielbienie zielonoświątkowe. Słyszeliśmy o was. W końcu mogliśmy to zobaczyć. Czekaliśmy 3 lata, żeby to zobaczyć. I wiecie, tak sobie... Czasami się zastanawiam, czy my tutaj nie mamy łatwiejszego sposobu, żeby zaświadczyć to, kim jesteśmy, powiedzieć ludziom o tym, kim jesteśmy, niż po prostu dołączyć się do uwielbiania i śpiewania głośno Bogu na chwałę. Dlaczego tak myślę? W Dziejach Apostolskich Paweł i Sylas, co oni zrobili? Oni około północy modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie, więc oni nie śpiewali tych hymnów w sercu, nie śpiewali ich w duszy, ale oni śpiewali głośno. Wszyscy wkoło to wiedzieli i słyszeli. Mogli w ten sposób świadczyć. Więc myślę, że jednym z prostszych sposobów, żeby świadczyć ludziom, którzy się tu pojawią, może nie mówię o tym, że powinniśmy wybić okno, u nas się nie da otworzyć okien, ale żeby świadczyć ludziom wkoło, to jest to po prostu, że będziemy głośno śpiewać. Ktoś przyjdzie, usłyszy i powie, Marta, to ty śpiewasz o Bogu. Albo, nie wiem, Miron. Fajnie, teraz wiem, co to znaczy, uwielbiać Boga.
Możemy być świadectwem w ten sposób. W liście do Rzymian czytamy, to jest, tutaj będzie fragment zacytowany 18 psalmu, więc mówiłem na początku, że tylko jeden psalm, ale z Nowego Testamentu cytat 18 też się trafił. Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane ojcom obietnice, a także by poganie dzięki miłosierdziu oddali chwałę Bogu zgodnie ze słowami. Dlatego wyznam Cię pośród narodów i zaśpiewam na cześć Twego imienia. Jeżeli chcemy śpiewać na cześć Bożego imienia, jeżeli chcemy zaświadczyć pośród narodów, to robienie tego w kościele to jest bardzo dobry pierwszy krok. Najprostszy. Dołączenie się do oddawania chwały Bogu w lokalnej społeczności. I tak sobie jeszcze zastanawiałem się nad tym, jak to jest, bo mówię o tym, że dobrze jest oddawać Bogu chwałę, ale nie zawsze wszyscy chcieliby się do tego dołączyć. I zastanawiałem się, dlaczego tak może być. Też zastanawiałem się nad tym, jakie korzyści z tego możemy mieć, że się dołączymy, poza tymi, które już wymieniałem. Nie wiem, czy często się spotykacie, część z was jest uczniami, część z was jest nauczycielami, część z was pracuje w korporacjach. I w korporacjach, i w szkołach, wydaje mi się, i też w sumie tak naprawdę w każdym miejscu znajdziemy trzy rodzaje osób. Osoby wybitne, które nie potrzebują od nikogo pomocy, czyli w szkole dziecko może nie przychodzić na żadne zajęcia, wszystko na szóstki napisze, samo się wszystkiego nauczy. Osoby przeciętne, jak mu pomożemy, to wszystko napisze na piątki, ale jak mu nie pomożemy, to ledwo zda. I osoby takie mierne, jak mu nie pomożemy, to nie zda do kolejnej klasy. I te osoby wybitne czasami sobie myślą, no ja przecież wszystko potrafię, nie muszę się niczego uczyć, nie muszę się dołączać do tego, co się wkoło dzieje, bo ja to wszystko wiem. Ja mogę w domu uwielbiać Boga, ja potrafię lepiej, ja potrafię piękniej. I myślę, że to wynika właśnie z tego, że tak się wychowują w pracy, tak to działo się w szkole. Ale czy w Kościół to jest właściwe miejsce, czy my nie powinniśmy się naszymi talentami dzielić z innymi? Jeżeli tak uważasz, że Ty potrafisz lepiej, że Ty potrafisz sam uwielbiać Boga, nie potrzebujesz niczyjej pomocy, to może właśnie powinieneś pomóc tym innym, bo to Ty możesz dać tą pomoc pozostałym, tym, którzy są mizerni, tym, którzy są przeciętni, żeby oni robili to lepiej. Może być wzorem. A jeżeli jesteś taki mizerny i w ogóle nawet nie próbujesz uwielbiać Boga, to może popatrz na tych, którzy to robią. W ten sposób możesz się nauczyć, w jaki sposób oddawać Bogu chwałę. Więc nasza postawa w Kościele wpływa na innych. To, czy będziemy stali dzisiaj, jak będziemy oddawali Bogu chwałę, z opuszczonymi rękoma, ze smutną miną, wpatrzeni w ziemię, to czy to nie spowoduje, że wszyscy obok nas podobnie się poczują, nie będą mieli radości, nie będą mieli ochoty oddawania Bogu chwałę? A może gdy staniemy i będziemy się modlić, cały czas śpiewać głośno, podnosić ręce, to nagle się okaże, że gdy spojrzymy w bok, to obok nas ludzie też podnoszą ręce, bo my pokazujemy, w jaki sposób my kochamy Boga. Jesteśmy dobrym wzorcem. Zadam wam takie pytanie. Jeżeli ciężko jest wam uwielbiać Boga w kościele dzisiaj, to czy dużo łatwiej będzie wam w domu Go uwielbiać, gdy wrócicie za chwilę i usiądziecie na kanapie przed telewizorem? To gdzie jest najlepsze miejsce, żeby się nauczyć oddawać Bogu chwałę? I to jest właśnie powód, dlaczego dobrze jest Bogu oddawać chwałę w społeczności, bo to jest miejsce, gdzie możemy się tego uczyć. I możemy to robić w atmosferze takiej sprzyjającej, przygotowanej do tego. W obecności Boga. Było dzisiaj na temat, Patryk mówił na ten temat dzisiaj, mówił, że jest taki trend w kościele, że muzyka, która jest tworzona po to, żeby budować emocje, jest głośna. Niektórzy mówią młodzieżowa, niektórzy mówią nowoczesna. I ja nie chcę tego ocenić, czy to jest dobre, czy złe, ale chciałbym opowiedzieć krótką historię. To jest historia z jednego z kościołów protestanckich, który na początku lat 2000 bardzo się rozwijał. I tam to były czasy, kiedy w tym kościele było wielu bardzo zdolnych, utalentowanych muzyków. I ci muzycy służyli, kościół się rozwijał, bardzo dużo młodzieży przychodziło i pastor tamtego zboru wtedy zadał takie pytanie sobie i tak naprawdę całemu kościołowi, dlaczego, co jest powodem, że oni się tak rozwijają? Czy to jest muzyka? Czy to, że to jest obecność Boża?
I to był kościół, w którym służył Matt Redman, muzyk, którego Asia dzisiaj poznała. Poznała, ale nie osobiście, ale poznała jego twórczość. I Matt Redman, który był tam właśnie liderem uwielbienia, stanął przed takim wyzwaniem postawionym przez pastora. Wyzwanie brzmiało tak. Wyłączymy przez najbliższe miesiące wszystkie mikrofony, wyłączymy wszystkie instrumenty i do kościoła będziemy przychodzili tylko z Biblią i tylko z naszym głosem. No i Matt Redman takie świadectwo składał, że kiedy pierwszy raz przyszedł na takie nabożeństwo, gdzie jego główną rolą było prowadzenie uwielbiania, a siedział w ławce i nie miał żadnego zadania, to się czuł, po prostu czuł, że poniósł porażkę. Tak się czuł. Ale w pewnym momencie Bóg mu powiedział, o czym jest tak naprawdę uwielbiania Boga w kościele. Czy to jest o tobie z przodu stojący na scenie, czy to jest o mnie, i też Patryk o tym mówił, o mnie, czyli o Bogu, który jest w niebie. Ja nie mówię, że chcę taki eksperyment robić w naszym kościele. Ja mówię tylko tyle, że takie pytanie sobie trzeba zadać. Czy nam chodzi o muzykę, która jest grana, czy nam chodzi o Boga? I on wtedy, kiedy spędził trochę czasu rozmawiając z Bogiem, napisał pieśń i tą pieśń za chwilę zaśpiewamy. To jest pieśń o tym, co jest sednem uwielbienia. Dlaczego jesteśmy tutaj i dlaczego chcemy śpiewać dla Boga? Że to nie chodzi o te instrumenty, chociaż o nie też chodzi, bo jest dobrze, kiedy grają. To nie chodzi o to, żeby był utalentowany głos, chociaż jest dobrze, kiedy ktoś, kto potrafi dobrze śpiewać, stoi z przodu i nas prowadzi. Ale chodzi o to, żeby nasze serce było gotowe i żeby się włączało, żebyś, tak jak tytuł tego wykładu, czy jesteś uczestnikiem, czy odbiorcą, żebyś na to pytanie mógł odpowiedzieć, że ja nie jestem odbiorcą. Ja tu nie przyszedłem, żeby oglądać mecz piłkarski, tylko żeby stać tam na stadionie i być bramkarzem albo atakującym, czyli grać na tej murawie. I właśnie ta pieśń jest o tym, że my chcemy szukać Boga i chcemy Mu oddawać chwałę. Zachęcam, żebyśmy wstali i zaśpiewali ją. Myślę, że znacie.
wracam do źródła uwielbienia, a jesteś nim Ty. Ty, Panie, jesteś nim. Nie chcę przynosić już nic innego, jak tylko to, kim w Tobie jestem, Panie. Chciałbym dalej kontynuować jeszcze chwilę ten wykład. Myślę, że to jest dobry moment. Ja dziękuję Bogu za to, że On przechadza się, jest tutaj i też mam radość z tego, że możemy Mu wspólnie oddawać chwałę. I właśnie tak jak mówiłem chwilę temu, chciałbym być zawsze uczestnikiem, nigdy odbiorcą. Nieważne, czy stoję tu, stojąc z przodu, też mogę być tylko odbiorcą. Nie muszę zawsze być uczestnikiem. Myślę, mimo że wyglądam, że jestem uczestnikiem tego uwielbiania, to czasami mogę być odbiorcą, bo moje myśli mogą powędrować w niewłaściwe miejsce i to się tyczy każdej osoby, która tu staje z przodu. Ale stojąc w ławce, kiedy nie gram, jest mi jeszcze łatwiej, żeby moje myśli popłynęły niewłaściwe miejsce. I to miejsce, kiedy przychodzimy, kiedy mamy możliwość zamiast być sami i sami próbować Bogu oddawać chwałę, a jesteśmy w kościele, kiedy inni bracia i siostry są gotowi, aby uwielbiać Bogu, oddawać Bogu chwałę, kiedy nic nas nie powinno rozpraszać. To jest najlepszy moment, żeby uczyć się być uczestnikiem oddawania Bogu chwały. I chyba to już jest ostatni powód, dla którego jest dobrze oddawać Bogu chwałę. Ostatni, który ja sobie zapisałem, a na pewno jest ich o wiele więcej. To powód jest związany z tym, do czego, na co czekamy. To jeszcze jedno pytanie. Ktoś z Was się wybiera do nieba? Tak jest pytanie. Kto się wybiera do nieba? Okej. Większość się wybiera jednak. To dobrze. A dlaczego to pytanie? Dlatego, że mamy w objawieniu Jana wiele fragmentów mówiących o tym, że w niebie tam jest śpiew. Więc jak chcemy tam śpiewać, to powinniśmy przynajmniej trochę spróbować na ziemi i śpiewać z jego ludem, się dołączać do tego uwielbienia. Przeczytam tylko kilka fragmentów. Pierwszy to jest objawienie Jana, 5 rozdział, od 9 do 13 wersetu. Tutaj czytamy tak. Śpiewali oni nową pieśń tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zjąć jej pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami, będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miriady miriad, tysiące tysięcy. Ogłaszali donośnie, godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko, co je napełnia, wtórowało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. Całe stworzenie oddawało Bogu chwałę. Inny fragment z objawienia, 14 rozdział, od 2 wersetu. Z nieba natomiast rozległ się głos. Brzmiał jak szum nieprzebranych wód, jak odgłos potężnego grzmotu. Na jego tle usłyszałem melodię. Miałem wrażenie, jakby to harfiarze grali na swoich harfach. Śpiewali oni jakby nową pieśń. Rozbrzmiewała ona przed tronem, przed czterema istotami i przed starszymi. Najpierw był odgłos potężnego gromu, a później dopiero
było można usłyszeć melodię. I ostatni fragment z Objawienia, 15 rozdział, to czytał Gabriel w niedzielę, w którą głosił na temat pieśni Mojżesza. Tutaj czytamy: zobaczyłem morze, było jakby ze szkła, przenikał je ogień, nad morzem stali ci, którzy pokonają bestię, jej podobiznę i liczbę jej imienia. W rękach trzymali harfy Boże, a śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, oraz pieśń Baranka. W niebie też będzie miejsce na wspólne śpiewanie i oddawanie Bogu chwały. Jeszcze jedna praktyczna rzecz dotycząca uwielbienia w Kościele. Nie wiem, czy tak macie, ale ja czasami tak mam, że chciałbym cały czas śpiewać radosne pieśni. Czasami tak jest, że tylko bym chciał radosne pieśni śpiewać. Po prostu mógłbym przyjść i całe nabożeństwo albo przez cały miesiąc tylko radosne pieśni śpiewać. A innym razem bym mógł przyjść i przez cały miesiąc tylko modlitwy. Takie spokojne. Po prostu, żeby nawet nie trzeba było perkusji używać. A innym razem chciałbym tylko z pielgrzyma pieśni, żeby było. A innym razem, żeby w ogóle z pielgrzyma nie było. Są różne okresy. Ale czy to jest dobrze, że ja bym szedł za tym, co ja bym chciał? Strach powiedzieć, jednak nie. To nie jest dobrze. Ale na jakiej podstawie możemy się kierować tym, co powinniśmy w Kościele w danym momencie śpiewać? Jednym ze sposobów, którym moglibyśmy się kierować, jest czas, w którym jesteśmy. Kiedy są święta, Wielkanoc, to nic dziwnego, że będziemy śpiewali o zmartwychwstaniu. Kiedy jest Wielki Piątek, to nic dziwnego, lub gdy jest wieczerza, będziemy wspominali śmierć na krzyżu i będziemy dziękowali za przelaną krew. Kiedy jest Boże Narodzenie, nic dziwnego, że zaśpiewamy kolędy. Oczywiście, jakbym zaśpiewał kolędy w Wielkanoc, to byście się zdziwili, ale gdy zaśpiewamy je razem w Boże Narodzenie, to się cieszymy, bo wiemy, że to jest miejsce na to. I podobnie, tak samo jest w czasie, gdy jest okres radosny, czyli kiedy zaczynała się na przykład pandemia albo wojna na Ukrainie, to nie przyszło nam do głowy raczej, żeby śpiewać radosne pieśni wtedy, bo nasze serce nie było na to gotowe. Z kolei, kiedy są jakieś radosne wydarzenia, to chętnie śpiewamy te pieśni, które nam przypominają o tym, jak jest Bóg dobry, jaka jest Jego wielka miłość i tak dalej, bo po prostu to jest czas, żeby to śpiewać. Dlaczego mówię, że możemy się kierować takimi okolicznościami podczas wyboru pieśni i tego, co śpiewamy? Pastor chyba w ostatnich tygodniach powtarzał ten psalm wielokrotnie. Ten psalm, jak czytaliśmy go, myślę, że 4 miesiące temu, razem ze służbą muzyczną, to też mnie dotknął. 137 psalm. On mówi nam o tym właśnie, że czasami są miejsca, że powinniśmy grać, a czasami są miejsca, że nie powinniśmy. Podobnie jak to było w kościele Matta Redmana. I tam na temat ten jest tak napisane. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na tamtejszych wierzbach powiesiliśmy nasze lutnie, gdyż ci, którzy nas zniewolili, żądali tam od nas pieśni. Nasi ciemiężcy chcieli radości. Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Ale jak tu śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Więc jeżeli nie ma czasu, może być taki czas, że nie, po prostu nie ma tej radości, to nie powinniśmy się tym przejmować, bo Bóg być może spowodował, że w tym momencie powinniśmy pokutować. Może w tym momencie powinniśmy prosić Go i modlić się, a nie śpiewać radosną pieśń. Nie może też być w drugą stronę, nie możemy zawsze śpiewać smutnych pieśni. Jest czas radości, tak jak czytaliśmy o tym, kiedy Dawid sprowadzał skrzynię Pana, to się radował. I to był na to czas, to było na to miejsce. Temat wykładu to, czy powinieneś być uczestnikiem, czy odbiorcą. Mam nadzieję, że słyszeliście, że próbowałem zachęcić was do tego, abyśmy byli uczestnikami, a nie tylko odbiorcami, żebyśmy nie słuchali tej muzyki, która tu gra, ale dołączali się do niej. I dlaczego to jest dobrze robić wspólnie w społeczności? Dlatego, że przede wszystkim Kościół oddaje Mu chwałę i Boża chwała może zstąpić, tak jak to czytaliśmy w Księdze Kronik. Możemy być w ten sposób dobrym lub złym przykładem. Jeżeli się dołączamy, możemy być zachętą dla innych. Jeżeli będziemy stali ze smutną miną, nigdy się nie dołączymy do śpiewu, możemy zniechęcać wszystkich, co są w nas wokoło. Więc wpływamy na to, jak inni oddają Bogu chwałę. Możemy być świadectwem dla niewierzących.
Kiedy śpiewamy głośno, to też pastor Marian kiedyś wspominał, że jak śpiewaliśmy, mieliśmy nabożeństwo jeszcze pod namiotem, to po drugiej stronie rzeki było słychać, jak śpiewamy, i ludzie, tu sąsiedzi, mówili: wow, tutaj jest Kościół, tu się coś dzieje, oddajecie Bogu chwałę. I ostatnia myśl, tak jak zakochani nie skupiają się na tym, żeby wziąć coś dla siebie, tylko żeby dać, to my powinniśmy właśnie z taką postawą przychodzić do Kościoła, aby uwielbiać Boga. Nie przychodząc najpierw, czekając na to, że dostaniemy coś od Boga, tylko przychodząc po to, żeby Mu dać swoje uwielbienie, żeby wyrazić, głośno zaśpiewać o tym, albo głośno pomodlić się i powiedzieć Bogu o tym, jaki On jest. Bóg o tym wie, jaki On jest, ale Bóg chce to od nas usłyszeć. Pastor mówił o tym, jaki jest Bóg i że nie każdy Jego atrybut z wielką radością możemy ogłosić, tak jak to, że jest gniewny, ale Bóg chce to usłyszeć, że my Go za to kochamy. Amen.